Witamy w informacjach telewizji Dami z Legnicy i zapraszamy na relacje m.in. z weekendowych imprez sportowo-artystycznych. Powiemy też o tym, ile jeszcze mamy czasu na wzięcie udziału w spisie powszechnym i co się stanie, jeśli tego nie zrobimy. Zapraszamy. Dwa tygodnie zostało obywatelom Polski na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym, który jest obowiązkowy i trwa tylko do końca września. Legniczanie mają ku temu sposobność w kilku miejscach. My jako urząd oczywiście umożliwiamy spisywanie się w punktach stałych, czyli u nas w Urzędzie Statystycznym przy ulicy Jaworzyńskiej 65, w Urzędzie Miasta jest punkt stały do spisywania się. Dodatkowo jest jeszcze w rynku w dawnej Cepeli, czyli w Centrum Dialogu też można się spisać i to wszystko w godzinach pracy. Ponadto mamy jeszcze dwa mobilne punkty spisowe. Jeden to jest w Atrium w godzinach od 14 do 18. Drugi w bibliotece przy ulicy Heweliusza w godzinach od 13 do 17. Spis trwa od 1 kwietnia. Liczby osób, które jeszcze nie dokonały spisu, są spore. Jeżeli dostajemy zbyt dużo czasu, to nie mobilizujemy się i zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę. A na ostatnią chwilę, tak jak już wspomniałem, mogą być problemy, bo zbyt dużo respondentów będzie chciało się spisać. Spis jest konieczny i każdy, kto nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć się z konsekwencjami. Odmowa udziału w spisie, czy odmowa podania danych, grozi grzywną. No, grzywna jak grzywna, to jest oczywiście dotkliwe, ale przy tym no, sporo nieprzyjemności. Spisy ludności i mieszkań są organizowane co 10 lat. Wystawa na temat historii spisów jest dostępna dla Legniczan przy ulicy Złotoryjskiej. Jak dotąd w historii Polski były trzy najważniejsze spisy. Pierwszy to w 1921 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i to były trzy odrębne kraje, które trzeba było scalić. Żeby można było to przeprowadzić, trzeba było mieć dane, a tych danych dostarczyli statystycy i właśnie już w 1921 roku został przeprowadzony spis ludności i mieszkań. Na podstawie tych danych całkiem nieźle przecież udało się scalić, czy na powrót stworzyć państwo. Drugi istotny spis, tak zwany sumaryczny, miał miejsce w Polsce w 1946 roku, tuż po wojnie. Dzięki niemu można było ustalić, jak faktycznie wygląda liczba Polaków i stan mieszkaniowy po wojennych zawirowaniach. Na szczęście obecnie nie mamy tak dramatycznej sytuacji. Niemniej jednak pandemia nam różne dziedziny życia, delikatnie mówiąc, pozmieniała. I te dane są potrzebne. Potrzebne są również te dane do tego, żeby móc na przykład obliczać subwencje dla samorządów, czyli finansowanie szkół, przedszkoli, szpitali. Do tego są potrzebne rzetelne dane. Spisać można się nie tylko bezpośrednio w punkcie. Można tego dokonać dzwoniąc na infolinię w godzinach od 8 do 18 pod numer 22 279 99 99 lub samodzielnie przez internet na stronie www.spis.gov.pl. Od ubiegłego tygodnia w Legnickim Rynku Urząd Miasta uruchomił Centrum Wolontariatu Miejskiego. Siedziba wolontariatu to część dużego projektu społecznego i ma pozwolić spotykać się wolontariuszom. Ma być to miejsce wymiany poglądów, myśli, twórczych myśli, które będą wpływały na rozwój miasta, na budowanie przyszłej wizji rozwoju miasta, opartej na propozycjach też młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta. Team Legnica to grupa, która od dawna angażuje się w ramach wolontariatu w szereg projektów niosących pomoc na terenie miasta. Centrum Wolontariatu to ma służyć integracji wszystkich wolontariuszy, nie tylko tej grupy działającej przy urzędzie. Ma być to przestrzeń, tak jak pan prezydent powiedział, skierowana do dzieci, do młodzieży, ale również dla osób dorosłych, tak? Więc i też chcielibyśmy, żeby tutaj było takie centrum spotkań organizacji pozarządowych, bo w zasadzie wszystkie działania wolontariackie to są działania oddolne. Więc działania oddolne no to są organizacje pozarządowe, więc myślę, że tutaj będzie doskonała przestrzeń do tego, żebyśmy mogli sobie razem tutaj tworzyć, inicjować pewne działania. Pomieszczenie w rynku dostosowano dzięki dotacji od KGHM, która wyniosła 100 tysięcy złotych. W wyposażeniu siedziby wsparcie otrzymano też od sklepu Leroy Merlin. Ważną jest rzeczą, żeby realizując projekty społeczne i projekty
wynikający z misji, którą realizuje KGHM, też trafiały do Legnicy i ta współpraca od kilku lat jest dla nas bardzo cenną. KGHM mocno się angażuje jako ta perła w koronie polskiej gospodarki, o czym mówiono na też i forum w Karpaczu. Materializuje się tutaj, to nie są tylko opowieści, to są twarde dowody na to, że KGHM też angażuje się w projekty. KGHM jest firmą odpowiedzialną społecznie, która dba o swoich pracowników, rodziny, ale i też o środowisko, w którym prowadzony jest nasz biznes. Stąd w sposób naturalny prowadzimy dialog i prowadzimy współpracę z samorządami, z mieszkańcami, więc nie inaczej jest w przypadku wolontariatu. Myślę, że tutaj wzajemnie wspieramy się i możemy na siebie liczyć zarówno w kwestii tych rąk wolontariackich do pomocy, czy z perspektywy beneficjentów, których myślę i mam nadzieję, że będzie jak najmniej w Legnicy potrzebujących, ale zawsze możemy liczyć na siebie nawzajem. Centrum Wolontariatu Miejskiego w Legnicy będzie też siedzibą pełnomocnika prezydenta Legnicy do spraw dzieci i młodzieży. Piąty bieg barburkowy zaplanowany na 7 listopada dla wielu biegaczy będzie sporym wyzwaniem po przerwie związanej z obostrzeniami pandemicznymi. Ci, którzy stracili formę i chcą pod okiem specjalistów przygotować się do biegu o lampkę górniczą, mają taką szansę. W Lubinie, Głogowie i Legnicy wolontariusze KGHM i działacze z formacji ZG Run służą pomocą. W społeczności KGHM jest bardzo wielu biegaczy. Ci pracownicy bardzo często też angażują się w jakieś biegi charytatywne i w ten sposób pomagają. I dzisiaj sami również wyszli z taką inicjatywą jeszcze powiększenia tego grona biegaczy, tych osób ewentualnie pomagających. Sami pomagają, są mentorami dla osób chcących przygotować się do startu w biegu o lampkę górniczą. Pierwsze spotkanie w Legnicy miało miejsce 10 września w Lasku Złotoryjskim. Drugie zaplanowano na 24 września w Parku Miejskim nieopodal stadionu. Spotykamy się na trzech treningach wprowadzających w trzech miejscowościach. Poniedziałki są zarezerwowane dla Lubina, w Głogowie spotykamy się w środę, natomiast w Legnicy w piątki. To są trzy treningi, a w czasie pomiędzy nimi każdy ma przygotowany indywidualny plan do przygotowania się zgodnie ze swoim celem do wystąpienia w biegu o lampkę górniczą. Są legniczanie, którzy chętnie korzystają z tej sposobności. Zawsze to jest coś dodatkowego, jakoś tak tylko biegałem i mało takich dodatkowych ćwiczeń robiłem. A tutaj już drugi raz spotkałem się z trenerem i to zawsze jakieś coś podpowie, doradzi jakie treningi to robić, że na przykład za dużo albo za mało biegnę, w jakim tempie biec. Takie rzeczy dokładnie jeszcze nie wiedziałem, po prostu sam dla siebie biegałem. Bieg barburkowy odbywa się w Lubinie od 35 lat. Poza biegiem głównym ma wiele dodatkowych konkurencji, jak sztafety czy biegi dla młodzieży. W wydarzeniu bierze udział nie tylko społeczność z Zagłębia Miedziowego, ale z całej Polski i zagranicy. Impreza ta jest od lat momentem, w którym w regionie rozpoczyna się cykl imprez z okazji Dnia Górnika. Narodowy Dzień Sportu przygotowany przez Klub Sztuk Walki Szodan w Legnicy skupił może niezbyt dużą ilość dzieci, ale te, które przyszły, miały okazję wziąć udział w naprawdę nietuzinkowych sportowych zajęciach. Dużym zaciekawieniem cieszyło się łamanie desek. Nawet jeżeli garstka dzieci przychodzi, to zawsze mogą się pobawić, później trafiają do nas, do klubu. No i widać, że zainteresowani są tym ruchem. To jest problem z tym, że dzieci nie chcą przyjść, albo rodzice raczej, że nie chcą przyjść. Może mają jakieś ciekawsze zajęcia, w cudzysłowie ciekawsze, niekoniecznie wartościowe, ale ci, którzy przychodzą, to się zawsze z nami bawią, ćwiczą, próbują. Działania legnickiego klubu Szodan od lat w tym przedsięwzięciu wspiera sklep Decathlon, który dba o zajęcia ruchowe uczestników imprezy i o drobne nagrody. Pogoda dopisuje, także jest fajne zajęcia. Również udało nam się przeprowadzić tak, jak chcieliśmy, nawet z tą liczbą osób, która aktualnie się tutaj znajduje. Dlaczego to ważne? Dlaczego aktywność wśród młodych ludzi jest tak ważna? No aktywność przede wszystkim po ostatnim roku jest bardzo ważna, tak? Bo bardzo dużo siedzieliśmy, praktycznie nie ruszaliśmy się. Natomiast jeśli chodzi o poprawę właśnie na przykład układu sercowo-naczyniowego czy układu właśnie odpowiadającego za oddychanie i tak dalej, jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby też młodzież właśnie mogła aktywnie uczestniczyć, ruszać się. Aktywne spędzanie czasu popiera też radny legnicki Piotr Żabicki, który wsparł Narodowy Dzień Sportu. Warto wspierać takie inicjatywy, jest to promocja sportu naszego miasta. Warto pomagać, warto uczestniczyć w takich wydarzeniach. Dlaczego? Dlaczego wśród młodych ludzi warto wspierać sport?
Przede wszystkim warto dlatego, że to jest też aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Nauczanie zdalne w ubiegłym roku szkolnym oraz liczne obostrzenia dla wszelkich klubów prowadzących zajęcia ruchowe mocno przyczyniły się do obniżenia poziomu aktywności wśród młodych ludzi. No, aktywność jest ważna dla każdego, nie tylko dla młodych organizmów. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, to jest ona szczególnie istotna, dlatego że te młode organizmy się rozwijają, więc ten rozwój wtedy, kiedy jest poparty, idzie jakby łącznie z tą aktywnością fizyczną, przebiega po prostu bardziej harmonijnie i bardziej płynnie, w taki właściwy sposób. Mamy bardzo duże, coraz więcej dzieci z nadwagą, coraz więcej dzieci, które mają skrzywienia kręgosłupa różnego rodzaju, cały czas patrzą w tablety, w smartfony. Dzieci, które wzięły udział w Narodowym Dniu Sportu, mogły uczestniczyć w zmaganiach w ramach na przykład toru przeszkód, wspólnego rozciągania się czy zumby. Familiada podbiła serca legniczan. W sobotę 11 września na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zaroiło się od tych, którzy lubią prace artystyczne w różnorodnych formach. O atrakcję zadbała Galeria Sztuki w Legnicy, która realizuje program ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę, wspierany finansowo przez Urząd Miasta w Legnicy. Można skorzystać z kreatywnych warsztatów. Dla każdego coś się znajdzie. Oczywiście każdy z uczestników dostaje symboliczny kubek z logiem Familiady, a także artystyczny gadżet. Więc myślę, że miło możemy razem spędzić tę sobotę wrześniową. Stoiska oblegane były głównie przez dzieci, ale i ich rodziców i opiekunów, którzy chętnie brali udział w zajęciach. W dobie technologicznych urządzeń typu telefony, tablety czy komputery zainteresowanie zajęciami plastycznymi czy manufakturą jest dużo niższe, co widzą artyści, którzy sztuką zajmują się od lat. To jest w sumie taki gatunek sztuki, który wymiera powoli. Przegrywa w dobie z Photoshopem i z innymi kreatorami, ale wierzymy w naszą młodzież. Ciągle jest rzesza młodych ludzi, która jest zainteresowana taką odskocznią. Są dzieci, tak, to są ewenementy, ale jednak się pojawiają, które z chęcią lubią się pobrudzić, pobawić. Czasem nawet zaciąć dłutkiem. Piknik rodzinny Familiada był już 11. odsłoną tego wydarzenia. Dziękujemy za uwagę. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Kolejne informacje z Legnicy w naszym serwisie już za tydzień.